Siema, z tej strony to jest 331 odcinek, lecimy z interwiu z odcinkiem. Dobra, jesteśmy most tak minimalnie dam krąg wyżej i troszeczkę tu dam, o tak, tak i tak. Będzie źle, nie będzie. Wait, co ja mam powiedzieć? Jakiś mój kolega dawny. Kolega? No mogę być. No, dawny kolega. Zaraz coś. Ja się z nim pogodziłem, nie będę z nim jakby dyskutował, bo. Czekaj. Próbował mi jakiegoś moda tam replay mode, coś w tym stylu na powiedzmy Minecraft, no to ja odpisałem, bo nie chcę. I on później mówi jak to? Do mnie tam pisze na Discordzie: hej Tofik, bo nagrałem, zobacz tam i jest. Czekaj, ja mogę na to przytoczyć. Tak można robić odcinki wow. Zajmę mi 30 minut i być gorsze niż mój sezon 6. Zadaję ci taką wyprzeć jedną. Nagrałeś 7 odcinek. Jeden. Ile ja nagrywam? Ile ja lat nagrywam na YouTubie? Ile? 5. Słuchajcie, mój kanał ma 5 lat. Ty nagrałeś 7 odcinek i co? O Jezu, 60 wyświetleń? 70? Nie by było ciekawsze ten. 4-minutowe zajęło ci 30 minut nagranie, tak? I zmontowanie razem go. Co, po 15 minut nagrywania? To ci 4 minuty zostało? Z tego? I 30... 4-minutowy odcinek zajął ci 30 minut z montowaniem i tak dalej. To spoko. Tylko, że... nie będę się obijał bawełnę, czy ktoś im mówił nawet. Troszeczkę za bardzo pod ten... No, za bardzo, trochę. Za bardzo. O, dobra. Dałem ci te 30 minut. O Jezu Maria, fajnie. Tylko, wiesz, jestem regularny. Ja nagram codziennie. Codziennie są odcinki na moim kanale. O 13:30. Od poniedziałku do piątku. O tych godzinach jest. A twój to co? Jeden odcinek? I za 70 wyświetleń? Śmieszny jesteś, kolego. Bardzo śmieszne, bo nagrałeś jeden odcinek i mówisz tylko o, że jest więcej wyświetleń. A co ci to tak w perspektywie da? Co ci to da wszystko? Nic? O Jezu, bo nagrałem, wiem, mam więcej wyświetleń od mojego całego sezonu, bo nie będzie ciekawszy. A proszę bardzo, ja nagrałem codziennie odcinki, ja codziennie tam. Na nagranie odcinka spędzam około 20-40 minut na jeden. Bo mogę nagrać i powiedzmy połowę, jeśli nie zgadzam, muszę połowę inaczej jeszcze dograć. No to już jest zmarnowanie tego. No, czasu. I co, montowanie? Godzinka około zajmuje, bo muszę dostosować sobie barwy głosu, tego wszystkiego i tak dalej. I mój jest cięższy montaż, bo ja dłużej robię to. A ty co zrobisz? Jeden odcinek i powiesz, o, bo mam więcej wyświetleń? Tak więc to mogę swój sławny odcinek wziąć, co ma 1300 wyświetleń. Podskoczysz? No chyba nie. Kurna. W takim długim wstępie to mówić. Jakby... Dobra, spoko, ale... Trzeba się, za przeproszeniem, wchodzę na twój content? Content, bo chyba jakoś nie. Każdy youtuber inaczej nagrywa, a ty się... powiem słowo... wchodzisz na mój content? Bez jakiegoś uzgodnienia, czy możesz? Bo jakoś... Ja cię o to nie prosiłem. Jakoś cię o to nie prosiłem, żebyś wchodził na mój content. Tak o. Kurna. Niby taki w podstawówce. Dobry uczeń, co? Miałeś tylko przegryźć? Co, bo może miałeś piątkę z matematyki? I co ci to da? Że miałeś piątkę z matematyki w podstawówce? To, żeby nie jesteś mądry? To ja mogę powiedzieć widzom. Jak ja miałem odrepiam.pl, powiedzmy tą stronę. Przez chwilę wykupioną, jak czegoś nie wiedziałem z jednego przedmiotu. To ktoś odesłał? Ty się odezwałeś, żeby ci pomóc z matematyką. Więc, człowieku, sam jesteś śmieszny. Sam jesteś upokorzeniem swoim i swojego losu. Więc, nie wiem, rozumiem jakbym miał jakiś problem, ale chyba masz, kurna, że nagrywam.
Ty masz chyba tylko problem. O, byłeś ciekawszy od mojego sezonu. A ile nagrałeś? Jeden odcinek. Nie wrzucasz ciągle o tej jednej godzinie. Nie wrzucasz ciągle odcinków o takiej tematyce. I co? To jest twój content? Nagranie jednego odcinka i pochwalenie się? Śmieszny jesteś, typie. Jesteś śmieszniejszy niż inni ludzie. Bardziej jesteś cringe'owy jeszcze, mógłbym powiedzieć, normalnie. Bo, powiecie, bo nagram jeden odcinek i co? I co zrobiłeś z tego? Bo jakoś nie widzę tego. Chyba 5 miałem. I co ci to dało? Że pochwaliłeś się, że masz więcej od mojego, od ciekawszy nie był mój sezon. Ten, nie był ciekawszy. Zagra się ten odcinek. Z modem, gdzie, za przeproszeniem, nic nie mówisz. Nawet się pokaż swojej twarzy. Boisz się nawet tego. Więc ty nie odzywaj się. Jeśli w ogóle jakby wchodzisz w czyjeś content, gdzie nawet nikt cię o to nie prosił. Prosiłem cię? Nie, nie prosiłem cię. Mogę ci powiedzieć, tam są drzwi. Do widzenia. Nie mam cię tu mieć. Mogę cię zbanować na wszystkich social mediach i tak dalej. Bądź gdzieś. Bo jesteś zwykłą hieną. Taką, która próbuje pokazać swoje ja. Nie jesteś takim. Może w szkole byłeś taki cichy, a teraz w internecie taki kozak? To czy jak coś można cię po prostu nazwać, jesteś zwykłym nieudacznikiem. Po prostu, bo jak to można powiedzieć? Wchodzisz na mój content bez pozwolenia, to co, to ja mogę też na twój content wchodzić bez pozwolenia? Nie da się mi perspektywy, że mam pozwolenie czy nie? A ty mi wszedłeś, tak bez ostrzeżenia czy coś w tym stylu, twój odcinek był ciekawszy niż cały mój sezon 6. Ile nagrałeś odcinków? Jeden! Jeden nagrałeś i się cieszysz z tego. To ja mogę powiedzieć, że ja nagrałem więcej. Mam 5 lat ten kanał. Nagrałem prawie codziennie. A ty to co? Nagrasz sobie jeden odcinek i się tylko tym pochwalisz? Śmieszne. Śmieszne. To jest takie mocno jakby, nawet nie powiem, cringe'owe. Cringe'owe. Typie. O, nagrałem sobie odcinek. I co ci dodało? Chyba nic. A ja nawet nie muszę moda, żeby tak se ten, bo mam pod altem, wiesz? Chociaż mam klienta, a nie ty używasz modów, bo nie masz klienta innego. Ja pitole. I co, umiesz tak? Umiesz tak? Bo chyba nie. To moda coś ciągnie się coś takiego? I co ci doda? Więc przepraszam, stul to miapę. Po prostu nie będę ostrzegał, bo robisz, nawet nie wiem, kierujesz się czymś? Co ty zrobiłeś? Nic. Gdzie kurna nagrywam więcej odcinków od ciebie i mówisz, że lepszy content. No, bo może być lepszy odcinek. Ale nie nagrywasz codziennie. Nie nagrywasz codziennie, nie wrzucasz codziennie odcinka, więc gdzie jest to twoje podejście? To nie jest nawet podejście pod moje oczekiwania, na moje, powiedzmy, przemyślenia. Jesteś dla mnie nikim. Jesteś zerem na świecie takim. Po co? O Jezu, bo nagram odcinek, ojeju. Też mówię, ja ciągle nagram odcinki. Ja jakoś mówię coś na odcinku, a ty to co? Nad głosem się nie odezwiesz. A druga sprawa, wiesz jaka? Ty nawet nie znasz YouTube'a. Dajesz na swoją film muzykę z prawami autorskimi. Jeszcze kamerka mi rozjaśniła. Świetnie. Świetnie. Stop. To dałeś na swój content coś takiego, to prawo. Będę ci klaskał, że jesteś... jak klaszcza, to mi rozjaśnia. Dobra. Nie wiem. Śmieszny jesteś tobie, bo... Nie wiem. Jak to mogę powiedzieć? Takim otwieszczym dla ciebie słowem. Nawet nie wiesz, co to YouTube. Jakbyś wiedział, to byś nie nagrywał odcinków z prawami autorskimi. A ty to co? Nagrałeś się z prawami autorskimi. I to tyle?
Co się nagrasz odcinki, patrzę, że ciekawszy jesteś. Jeszcze numerka. I see. What the? Chyba, że mi się jeszcze włączyła jedna rzecz. Wait a second. Widzę, że mi się coś włączyła kamera. Kamera. Kto cię prosił o to? Rozjaśnianie. Kto cię o to prosił? Kto cię o to prosił? Teraz będę trochę tam. No. Już jest na minus 6. Tam sobie coś wzmocnienie dał, kurna. Aj ty kamero. Aj ty. Tak coś z ciebie mam. Golcitechu. Więc mogę nawet powiedzieć. Śmieszny jesteś. Niby twój content o jest jaki dobry. Jakby był dobry, to zapamiętaj jedną rzeczą. Nie nagrywa się odcinków prawami autorskimi. A ty co? O Jezu, bo nagrałeś. No ja mógł się to do ciebie przyczepić. I co wtedy? No, nawet nie dałeś link w opisie, żeby żeby może YouTube był łaskawy. Nie. Ty masz na to wyfrąbane i myślałem. Nagrałeś jeden odcinek. O Jezu, nagrałeś jeden odcinek. I co ci to zrobiło? 70 się ten? Spoko, może mieć więcej od moich, ale ja nagrałem codziennie. A ty co? Co jakiś czas? Więc jeżeli tak masz robić, to do widzenia tam. Pokażę takim palcem. Tam są drzwi. Tam. Czyli. Albo lub takim stroną. Tam są drzwi i tam wychodzimy. Ja takich osób nie potrzebuję. Bo to są tylko osoby, które są śmieszne. Po prostu. Nie muszę mówić. Znaczy, takie są po prostu śmieszne i mam pokazać swoje ja. Wszędzie, gdzie jest to możliwe. Jakbyś pokazał, to nawet nie masz jaj. Siłą tego. Co, bo nawet nie pokażesz kamerki? Bo się boisz. To nawet miałbyś kamerkę, masz laptopa. Bo mi mówię, że masz laptopa i co, boisz się pokazać swojej twarzy? Bo chyba tak. Jest zwykłym nieudacznikiem dla mnie. I nawet nie będę przebierał w tak mocne słowa. Ale co ty zrobiłeś? Co, nagrałeś jeden odcinek i ho, jestem lepszy od tego. A mogę swój odcinek najsławniejszy wziąć, kurna. To ma więcej wsiadę niż twój kanał nawet. Więc człowieku, stul ten niewyważoną buzię i idź. Bo nawet nie muszę mówić, jakim jesteś osobą, która pochwali się. No to tyle? No to do widzenia. Takiej osoby nie potrzebuję. Really. Jesteś tylko takim osobą, która pokaże ze swoje ja i to wszystko, że ja jestem najlepszy. Nie jesteś najlepszy. Więc wyjdzie, masz drzwi i tam se idź. Takich osób nie potrzebuję. Więc jest to robić i masz tam drzwi po lewej czy po prawej. Wychodzisz, do widzenia, nie widzę cię nawet tu. Jeśli nawet wejdziesz na mój kanał, od razu cię blokuję, nie będę się z tobą jakby patyczkował. Po co mam się z tobą patyczkować? Co ci doda? Nic. Więc jeśli masz takie masz podejście, to idź, tam są drzwi, nikt ci nie broni. Do widzenia. Ja z tobą się nie będę nawet z tobą nie będę jakoś dyskutował, bo nie mam po co. Co mi doda? Nic. Nie muszę się rozśmieszać. Jaki ty jesteś, nie wiem, osobą nierozumiejącą? O kurna, bo nagrałem sobie odcinek, ojeju. I wybił się więcej. I nie będzie ciekawszy, bo co, słyszałeś jakiegoś moda? Bo bez moda nie umiesz? No to spoko wiedzieć. Wiesz, tak nie umiesz bez modów nic robić. W życiu. Bardziej na YouTube'owym. Więc no, tak jest moja rada, jeśli lubisz się wchodzić nie swoje kontenty, gdzie nikt cię nie pytał o to. Nikt cię o to nie pytał, nie prosił. Więc idź tam, gdzie byłeś i nie wracaj tu. Bo nie potrzebuję takiej osoby, która tylko pokaże swoje ja w internecie, wiesz? Nie potrzebuję. Really, nie potrzebuję. Dobra, wreszcie, aż się rozgadałem. Czy mi w sumie mikrofon podgłośnił głos, czy nie?
coś widziałem to, więc edytowanie w czasie tego, dźwięki, mikrofon, właściwości urządzenia nie podgłośniło, dobra, jest spoko. I mam takie zastrzeżenia, tak to już jest, niestety, nie powiem, że nie, ale taki mamy kraj. I niestety, szkoda, że cię poznałem ty w mojej szkole dawnej, bo bym ci nie chciał w ogóle istnieć. Bo się boisz, może nie mam ładnej cery, że mam trącić ktoś tym stronę, ale ja o to dbam. A ty dbasz? Bo chyba nie, bo widziałem, że nie dbałeś nigdy. Nawet jak w szkole byś. Więc, no. Powiedział typ, który, o, bo mam content. Ja też mam content, i co? Tam to na 12. Nie wiem, czy taki duży, nie ma. Więc, no. Taka jest moja wypowiedź na twoje wypisywanie na Discordzie. Jakby... Typie, po co mi młodsze, ciekawsze obose z Reapera je stworzę? Ja mogę z OBS-a to stworzyć. Jak nie umiesz nagrywać OBS-em. Jak tylko czegoś nie, bo OBS-em nie umiesz. No to spoko. Bo tylko widać, że nie ogarniesz sposobu nagrywania. No i co? I co, teraz się boisz? Tak kozaczysz w Discordzie, na Discordzie, a tak tutaj to co? Grasz jeden odcinek. I co ci się doda? A jeszcze to będzie śmieszne, że jak to ci kolega dał ten kanał na chwilę. I co ci to da? Co? No powiedz co? Tylko pochwaleniem, że jest niby lepszy odcinek niż od mojego kontentu? A ile ty nagrałeś odcinków? Jeden? Dwa? Trzy? Maksymalnie? Choć ja mam na tym kanale już 669 odcinków wrzuconych publicznie. Jeszcze nie licząc, jakich mam odcinków nagranych. Gdzie ona czekałem na publikację? To mam więcej. Ja się staram. Ja sobie tutaj wykupuję różne rzeczy do odcinków. Czy powiedzmy, nie wiem, jakoś audio, kamerka. I co? A to co u ciebie? Co? Dostałem? Powiedzmy, ja też zbieram od rodziców, ale kieszonkowy dostaję. A ty co? Wydostę na grę i co? I to tyle? I... Wait, jak to powiedzieć? Jesteś śmieszny, strasznie. Dla mnie jesteś... Mogę powiedzieć takim osobom, która swoje ja pokazała, a już później nie pokazuje. Więc no. Nawet nie mam do ciebie słów, bo już się wygadałem, ale... No takich ludzi, sorry, nie będę przypadał, bo... Dla mnie to... Słówka hieny są, że żerują na kogoś kontencie lub kogoś znerfić w internecie. Proszę bardzo, to nie jest wiek, w którym nikt o nikim nie wie. Ja mogę to na policję zgłosić, w coś w tym stylu. I co? I twoje dane wydadzą się, co pisałeś w internecie, więc... Teraz w internecie nie jesteśmy incognito. I co na to teraz powiesz? Bo nawet mogę podać twój Discord, potem policji i niech sprawdzają. Jakby mogli. I co? Łyso? Bo chyba już tak. Bo chodzi na kogoś kanał, myślę, że on ci nic nie zrobi i tak dalej. Grubo się mylisz. Wchodzisz na jakiś kanał, bez pytania, próbujesz jego kontent zniszczyć, lub jeszcze dowalić coś i próbujesz, że nic się nie stanie? Sorry, tak to nie jest, tak nie działa, jakbyś myślał. No. Nie zgadzam się na 20 minut, brawo ja. To są jakby te... To co mogę powiedzieć, Minecraft jest Minecraftem, gdzie to jest bardziej tło, takie co robię i tak dalej, a tak naprawdę rozmawiamy sobie i co teraz? Co, taki poważny się zrobiłeś? I ty też laptopa tylko masz. I tylko pewnie masz tam wszystko, tem. Jakby laptopy są też spoko, ale... Nic nie mam do tych rzeczy, ale... Ja się wchodzisz na kogoś kontakt, bez pytania. I... próbujesz go zniszczyć jeszcze na Discordzie, to... Zastanów się, bo chyba... Gdzie ktoś... nie pygnął w głowę i nie zmieniłeś trybu myślenia swojego. Bo chyba tak to widać, to co robiłeś.
bo to jest śmieszne. Tak śmieszne, że bym się uśmiał z twojej brzydoty, za przeproszeniem. Nie mówiąc, że kogoś obrażam, coś, ale ty mnie już wkurzyłeś. I dobrze, że cię zablokowałem, bo tylko osób nie potrzebuję na wyżywaniu się, czy nie umiesz się wyżyć i najlepiej na kogoś wyżyć się. Brawo ty. A my co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.